Namaste. Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moje sprawozdanie osobiste z naszego wczorajszego 114 rytuału dla Matki Ziemi, pełni księżyca 10 września 2022 roku, czyli roku Tygrysa. Dzisiaj będzie dłuższy, kwiecisty wstęp, jak ja to nazywam, dlatego przygotuj sobie pyszną herbatę, bo spotkanie będzie na pewno około godziny, dlatego że wiele rzeczy wydarzyło się przed pełnią księżyca, przed samym rytuałem i chciałabym dzisiaj o tym opowiedzieć. Może zaczniemy od tego, że ta pełnia księżyca, czyli pełnia wrześniowa, jest nazwana pełnią plonów, pełnią żniw. Jest to księżyc żniwiarzy, kukurydziany księżyc, czasami nazywany owocowym księżycem, jęczmiennym księżycem. I muszę Ci powiedzieć, że te energie już właściwie od początku września są bardzo aktywne. Wszędzie, tutaj na mitycznej Atlantydzie, jest pełnia zbiorów, czyli jest winobranie, jest zbiór owoców wszelkiego rodzaju, jest taki niesamowity przepych owocowy aktualnie i to zaczynając od najwyższych szczytów górskich, gdzie w tym momencie są owoce borówek drzewiastych, po najniższe właściwie części tej wyspy, które są położone tuż nad oceanem, gdzie w tym momencie są dojrzałe kaktusy, opuncje oraz tysiące innych owoców, mniejszych i większych. U mnie w magicznej oazie jest to też taki czas, że cała kuchnia jest zapełniona owocami. Wszędzie są owoce różne, zaczynając od śliwek, gruszek, nashi, po wszelkiego rodzaju również warzywa, jak bakłażany, jak cukinie, jak ogórki, jak pomidory. Wszystkiego jest pod dostatkiem. To jest niesamowity czas takiego bogactwa. Zbieramy również plony tych naszych wszystkich poprzednich miesięcy. Dla mnie miesiąc wrzesień jest bardzo szczególny, bo zaczynam go zawsze od 1 września, czyli od moich urodzin. Tutaj chciałabym z głębi mojego serca podziękować za wszystkie niesamowite życzenia, które otrzymałam, które są tak piękne. Jeszcze na większość z nich nie byłam w stanie odpowiedzieć, bo nadeszło tyle listów, że jeszcze wszystkie inne obowiązki no po prostu tak mnie pochłonęły, że te najważniejsze, czyli listy z podziękowaniami jeszcze przesunęłam na później, ale na pewno podziękuję i w tym momencie również dziękuję z głębi mojego serca za wszystkie miłe gesty. Zaczynając od maili, przez paczuszki z prezentami, przez darowizny na magiczną oazę. Naprawdę nie jestem w stanie słowami wyrazić tej wdzięczności, tego spotkania z Wami wszystkimi w tej mojej inkarnacji i takich niesamowitych energii, które nam razem towarzyszą. I ten wrzesień jest takim pięknym miesiącem, gdzie warto sobie popatrzeć na te poprzedni czas, czyli te poprzednie 8 miesięcy i zastanowić się, co tak właściwie żeśmy już osiągnęli w tym roku, a gdzie trzeba jeszcze dodać gazu, żeby coś przyspieszyć. I na naszej ostatniej ceremonii, która odbyła się w czwartek, czyli 8 września, rozmawialiśmy właśnie o tym takim spojrzeniu strategicznym, spojrzeniu jak gdyby z góry, bo na pewno pamiętasz temat naszej ceremonii. Ja tutaj przeczytam jeszcze raz wszystko, o czym żeśmy mówili na tym spotkaniu, ponieważ to wszystko jest niesamowicie powiązane i bardzo ważne, związane z naszym rytuałem dla Matki Ziemi. Więc popatrz, 8 września, czyli 2 dni wcześniej, gdzie już księżyc był właściwie w niesamowitej swojej takiej sile, swojej takiej mocy, mówiliśmy o tym, jak podejmować mądre decyzje. To była ceremonia o numerze 204. Czyli 2, 0, 4, 2 plus 4 daje 6, 6 jest również cyfrą, moją cyfrą urodzeniową. Ty wiesz, że ja jestem 33, ale gdy dodamy 3 i 3, to mamy 6. Czyli mówiliśmy o tym, jak podejmować mądre decyzje, jak uwolnić się od fałszywych męskich autorytetów,
również o tym, ile czasu Ci zostało, czyli o klepsydrze życia, i mówiliśmy o cechach prawdziwego mężczyzny, jak nauczyć się rozpoznawać fałszywą męskość w dwóch skrajnościach, czyli typ bezwzględny, idący po trupach do celu, gdzie tylko jego zdanie się liczy, gdzie on nie dopuszcza żadnej innej alternatywy, oraz ta druga skrajność, czyli mężczyzna zniewieściały, który zagubił się w tych energiach żeńskich. I ta wiedza tej ceremonii o numerze 204 jest przede wszystkim pomocna, by rozpoznać te fałszywe męskie autorytety i zdobyć taką świadomość, większą świadomość siebie, większą pewność siebie, bez względu na to, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, bo te obie energie, i energia męska, i energia żeńska, jest w każdym z nas. I mówiliśmy również o tym, jak wykorzystać tą energię męską, typową energię męską, żeby zrealizować swoje marzenia, swoje cele dynamicznie, aktywnie, prostolinijnie, tak strategicznie, mądrze, ale również jak walczyć w obronie swojego terytorium, uwaga, bardzo ważne, związane z naszym rytuałem dla Matki Ziemi, oraz jak walczyć o swoje ideały. I tą wiedzę uważam, że najlepiej można wykorzystać w momencie takiego nowego etapu, nowego początku, czyli nowego związku, nowej pracy, nowego miejsca zamieszkania, nowego projektu. I by zadać sobie również takie pytanie, od czego się odciąć, co jest stare, co mnie ogranicza, co blokuje moją wolność i jak z wiarą i zaufaniem iść tą nową drogą życia. Co jest dla Ciebie naprawdę ważne, czyli jak odciąć się od takich rzeczy, które nie mają z Tobą żadnego połączenia, nie mają związku z Twoimi celami Twojego życia, Twojej duszy, Twojego powołania. Tak, aby nie tracić tego czasu na rzeczy zbędne, i tutaj było to powiązanie z tą klepsydrą życia, prawda, że każdy z nas ma tylko ograniczoną ilość piasku w tej klepsydrze życia i ten piasek bardzo szybko przelatuje, no i nie można jak gdyby tego czasu odzyskać. Dlatego jest to takie niesamowicie ważne, aby ten czas dobrze wykorzystać. Czyli tutaj mówiliśmy również o takich impulsach, jak na przykład, co próbujemy zatrzymać za wszelką cenę, czego się trzymamy zbyt kurczowo, boimy się czegoś puścić, boimy się czegoś stracić. I tutaj mamy niesamowite powiązanie z tym, co dzieje się aktualnie wokół nas, ponieważ na Ziemi dokonuje się zmiana, dokonuje się przemiana. Wczoraj na naszym 114 rytuale dla Matki Ziemi, zwróć uwagę, mamy 114, czyli 100 jako ten punkt 100%, i potem 14 jako alchemia, to znaczy z mojej trylogii, z mojej powieści. Tam jest również w 14 rozdziale mowa o alchemii. I ten rytuał był w tym czasie na Ziemi, gdzie zmieniło się coś bardzo ważnego. I dlatego to nasze dzisiejsze spotkanie jeszcze raz Ci pokaże, czy może warto się uwolnić od jakichś skostniałych poglądów, jakiegoś skostniałego patrzenia na świat. Bo dzisiejsze nasze spotkanie może niektóre osoby zszokować. Niektóre osoby mogą powiedzieć, jak to? Przecież do tej pory było tak i tak. Jak to? Przecież ja znam to w ten i w ten sposób. Jak to? Przecież inni mówią coś takiego. Dlaczego Pani Mario, Pani nam przedstawia tę energię w ten sposób? Właśnie dlatego, bo dokonała się alchemia, dokonała się przemiana, dokonał się proces transformacji i ta energia dokonała się wczoraj. Więc jeżeli coś masz w Twojej głowie, w Twojej wiedzy, co jest przeterminowane, to dzisiaj może nastąpić takie zderzenie się. I zderzenie się, gdzie trzeba będzie puścić jakieś swoje stare poglądy i stare przekonania, i ja również muszę je puścić. Dla mnie również wczorajszy 114 rytuał dla Matki Ziemi był szokujący, nazwijmy to tak, taki zaskakujący. Te odgłosy w tle, które się pojawiają się dlatego, że
w czasie naszego rytuału dla Matki Ziemi zaczął niesamowicie padać deszcz. Przyszła burza, przyszedł pierwszy deszcz tutaj na mityczną Atlantydę. Wszystko jest takie oczyszczone, takie świeże. Jest taka cisza na zewnątrz, ale teraz wychodzi słońce i moje okna mają jeszcze to zimno, ten chłód tego deszczu, tej burzy. I teraz, gdy pojawia się słońce, to i drewno, i okna pracują i dlatego pojawiają się takie odgłosy w tle. Czyli to nie jest nic dziwnego, tak jak w starym zamku, gdzie po prostu można mieć takie wrażenie, że straszy, a to są tylko naturalne odgłosy. Oczywiście w wielu starych zamkach straszy, ja tego nie neguję, ale to, co dzieje się w tym momencie, to nie są jakieś duchy czy jakieś dziwne energie, tylko typowy, naturalny odgłos. Dobrze, idziemy dalej. Czyli po naszej ceremonii, w ogóle nasza ceremonia była niesamowita, bo napisaliście mnóstwo komentarzy, gdzie poprosiłam Was o to, aby każdy, kto brał udział w ceremonii, no niestety tylko 0,00% napisał komentarz, jak zwykle. Ja zawsze nad tym bardzo ubolewam, ponieważ komentarze są dla nas takie ważne, bo łączymy się poprzez te komentarze. Poprzez te komentarze dzielimy się naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, naszymi odczuciami, naszym spojrzeniem na świat. Widzimy tą różnorodność i dlatego uważam je za takie ważne. I czasami przecież można sobie wymyślić jakiś nick, jakiś pseudonim i z tym pseudonimem ten komentarz napisać i wtedy można się podzielić tym swoim zdaniem z innymi i wzbogacić jak gdyby doświadczenia danej ceremonii czy danego naszego spotkania. I w tych komentarzach poprosiłam Was o napisanie cech prawdziwego mężczyzny albo typowo energii męskiej. Są one niesamowicie ciekawe, te komentarze. I wierz mi, że gdy sama również napisałam mój komentarz, to troszeczkę mi to zajęło czasu, bo wiesz, najpierw napisałam te cechy, a potem się zaczęłam zastanawiać, że wszystko ma taką drugą stronę medalu, że jeżeli napiszę coś takiego, no to w rzeczywistości może się to tak kojarzyć, więc to wykasowałam, napisałam to i w rzeczywistości chyba napisałam tylko 3 albo 4 cechy, bardzo mało, ale myślę, że takie dla mnie najważniejsze. Dobrze, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, pamiętaj, że ceremonie są w całości na mojej stronie bukardimaria.com, tam w zakładce u góry w menu ceremonie. Dobrze, idziemy dalej. Co wydarzyło się po naszym spotkaniu w czwartek? Zawsze koniec tygodnia jest dla mnie bardzo intensywny, dlatego że mamy ceremonię i potem w niedzielę mamy spotkania z trylogią, czyli z moją powieścią. W tym momencie jest to trylogia 3 ksiąg, czyli Mroczne Góry, W Zielonych Oczach Wiedźmy i Tajemnica Wiedźmy z Folsin. I zawsze początek tygodnia jest taki intensywny, żeby wszystko nagrać, wszystko przygotować, a później koniec tygodnia jest taki intensywny, bo są to takie typowe spotkania z moją społecznością. Czyli również z Tobą i z osobami, które są na ceremoniach, z osobami, które są na trylogii. I to jest taki czas takiej niesamowitej komunikacji, bardzo żywej komunikacji. I tak również było w tym tygodniu, tym bardziej, że zbiegł się jeszcze rytuał pełni. Pełnia Księżyca to jest zawsze oczywiście rytuał dla Matki Ziemi i rytuał świec intencyjnych, taki duży rytuał świec intencyjnych, ponieważ świece intencyjne ja wykonuję na bieżąco, ale zawsze w pełni i wnów są takie duże rytuały świec intencyjnych. I to było tak, że dokładnie w piątek już musiałam wszystkie rzeczy tak przygotować, czyli zatwierdzić komentarze, przemyśleć wszystko, zamknąć jak gdyby ten temat ceremonii, przejść do tego przygotowania spotkania na niedzielę, czyli naszych 2 spotkań z trylogią. W niedzielę zawsze są 2 spotkania, czyli pierwsze takie, które zostaje na moim kanale na YouTube, czyli za kulisami danego rozdziału, czyli tam omawiam całą symbolikę, co gdzie jest ukryte, co przekazałam pomiędzy wersami. I druga część to jest oczywiście to spotkanie, które się pojawia o godzinie 21:00, jest typowo na żywo i później już go nie ma. Będzie tylko dostępne kiedyś w archiwum na mojej stronie, jeżeli uda mi się to w najbliższym czasie zainstalować. Dobrze, idziemy dalej.
I dlatego w piątek to był taki czas, gdzie typowo byłam zajęta przygotowaniem tych spotkań na niedzielę. I wiesz, gdy przygotowuję to za kulisami, gdzie jest to taki typ wywiadu ze mną, to zawsze przygotowuję film do tego, czyli przejścia różne, te pytania w formie przejść pomiędzy moimi wypowiedziami. I jeszcze raz jak gdyby przeżywam to, co mówiłam w formie tego wywiadu, co dotyczy tego konkretnego rozdziału. I to było takie niesamowite, bo tym razem w niedzielę mamy bardzo długie spotkanie za kulisami, dlatego jest ono troszeczkę wcześniej, żeby nie nałożyło się na to spotkanie drugie, żebyśmy mieli troszeczkę czasu, żeby pójść do toalety, żeby nie było tak jak ostatnio, że 2 minuty do kolejnego spotkania, czy minuta i jeszcze trzeba sobie zrobić herbatę, czy trzeba iść za potrzebą i pojawia się taki stres. Tym razem mamy troszeczkę więcej czasu, ponieważ to spotkanie za kulisami ma ponad pół godziny. I mimo tego, że rozdział drugi jest dosyć krótki, to spotkanie tak się przedłużyło, bo jest tyle zawartej symboliki w tym drugim rozdziale. Zaczynając od zwierząt mocy, jak nietoperz, jak koń, po numerologię mamy tam niesamowite przesłania w formie godzin, konkretnych godzin, które są w tym rozdziale podkreślone i to wszystko ma szczególne znaczenie, ale mamy również magię barw, czyli kolorów, co oznacza. No i mamy też szczególną roślinę mocy, na przykład bluszcz, który od razu nam się tak pięknie kojarzy z tą opowieścią o Trystianie i Izoldzie i tutaj ma szczególne znaczenie. I gdy odpowiedziałam na te wszystkie pytania, no to wyszło bardzo długo. Teraz po tym skrócie wychodzi tam ponad 30 minut, prawie 40 minut, ale myślę, że będzie to niesamowicie interesujące i wszystko bardzo powiązane z tym czasem pełni. Dlatego o tym w tym kwiecistym wstępie tyle opowiadam. Ale teraz będzie jeszcze ciekawiej, bo wyobraź sobie, że przygotowałam to oczywiście wszystko na niedzielę, no i zaczęła się sobota, czyli dzień pełni księżyca i dzień naszego rytuału. I zaczęłam bardzo wcześnie rano, ponieważ miałam już opóźnione analizy ekspresowe i miałam opóźnione przepowiednie. I zaczęłam jak gdyby nadrabiać te zaległości. Miałam już te przesłania, ale musiałam to wszystko nagrać dla każdej osoby. Czyli nagrać audio, opowiedzieć o tych przesłaniach. I właśnie w czasie naszej pełni pojawiły się bardzo piękne przesłania, bardzo symboliczne dla tych osób, które miały u mnie terminy. I przede wszystkim te terminy, które dotyczyły pochodzenia duszy. Bo te terminy w ostatnim czasie bardzo budzą Wasze niesamowite zainteresowanie. Bardzo wiele osób chce poznać, skąd pochodzi ich dusza albo dusza ich partnerów, partnerek, braci, sióstr, dzieci, znajomych, bo wtedy jest nam łatwiej jak gdyby zrozumieć daną osobę. Gdy wiemy, skąd pochodzi jej dusza, to ona ma konkretne cechy. Ja o tym dokładnie mówiłam w tym podcaście o pochodzeniu duszy, który jest na moim kanale na YouTube. Tam sobie trzeba wpisać pochodzenie duszy w polu szukania i wtedy ten podcast wyskoczy. Z takim moim starszym zdjęciem sprzed wielu, wielu lat. Ale ten podcast jest nowy, czyli aktualny. Jest również e-book na mojej stronie bukardimaria.com, tam w zakładce wykłady i książki o pochodzeniu duszy i tam jest również wiele ciekawych e-booków, które mogą się bardzo przydać, jak na przykład teraz został wstawiony ostatnio mój stare moje nagranie audio na temat wędrówki do Biblioteki Wszechświata i w której znajdujemy naszą księgę życia. To jest bardzo ważne, związane właśnie z tą ostatnią ceremonią w czwartek, gdzie mamy tą księgę życia. Ja opowiadałam o mojej księdze życia na tej ceremonii, co się wydarzyło w związku z moją księgą życia. I to nagranie, czyli ten audiobook, taki mini audiobook, ja już nagrałam bardzo dawno temu, ale zapomniałyśmy z naszym zespołem, z moimi kobietami wsparcia, wstawić go do sklepu i teraz już jest w sklepie, także można będzie sobie go pobrać i się z tym zapoznać. Jeżeli ktoś stracił gdzieś ten plik, to po prostu on jest tam dostępny. I
jeżeli chodzi o te takie przesłania, które się pojawiły, związane właśnie z tą Księgą Życia, związane z tym opóźnieniem, czyli jak wykorzystać ten czas, który mamy tutaj na Ziemi, to wszystko ma takie niesamowite odbicie właśnie teraz w niedzielę, w tym spotkaniu za kulisami tego drugiego rozdziału. Więc zwróć uwagę, jakie to jest niesamowite. I jeżeli ktoś jeszcze uważa, że tutaj jest, wszystko się dzieje jakoś, nie wiem, przez przypadek, to wszystko można sobie tak dopowiadać, a to wszystko jest takie jakieś dziwne, a to jest niemożliwe, a to trudno jakoś tam wytłumaczyć i tak dalej, no to jeżeli ta osoba przez dłuższy czas wędruje ze mną, to widzi, że nie ma przypadków. Że to wszystko jest we wszechświecie tak powiązane, tak połączone, tematy, które otrzymujemy, to wszystko, co się pojawia, symbolika, numerologia, która jest w danym momencie w Twoim życiu, jakieś niespodzianki, przesłania, powtarzające się godziny i tak dalej, to wszystko są znaki na Twojej drodze. Jeżeli umiesz to odczytać, to Twoje życie nabiera zupełnie innej przestrzeni, takiej głębi. I poprzez tą głębię, poprzez tą wiedzę jest dużo, dużo łatwiej osiągnąć wszystkie te marzenia, pragnienia, ale również zrealizować siebie i tą swoją niepowtarzalność. Dobrze, idziemy dalej. Co wydarzyło się dalej w tą sobotę? W sobotę mieliśmy pełnię, czyli wczoraj. Dziś jest niedziela, ja w niedzielę, teraz jest godzina u mnie 12:44. Nagrywam dla Ciebie ten podcast. To w nocy z piątku na sobotę, czyli gdzie ten księżyc był najbardziej intensywny, czyli miał niesamowitą taką siłę. U mnie była cała moja sypialnia, ja w tym momencie śpię w mojej kryształowej komnacie, to cała moja sypialnia, ta kryształowa komnata była rozświetlona księżycem, blaskiem księżyca. To było takie niesamowite wrażenie, ponieważ ty już znasz moją kryształową komnatę, tak troszeczkę ze zdjęcia. Kiedyś nagrałam taki długi film, w którym pokazałam całą magiczną oazę. Ale wiesz, że ja tego filmu nie wstawiłam. Do dzisiaj go nie wstawiłam na YouTube, ze względu na to, że jeżeli niektóre osoby za dużo o mnie wiedzą, to po prostu są wysyłane różne dziwne energie i dlatego ja to tak dzielę, tak fragmentarycznie. Tutaj jakieś zdjęcie, tutaj coś, żeby nie było tej całości. Mimo że ten film jest niesamowity, bo pokazuje Ci właściwie wszystko, jak wygląda magiczna oaza, jak się rozrosła, jakie nowe tereny żeśmy dokupili, jakie nowe tereny teraz zagospodarowujemy, jak wygląda moja kryształowa komnata, jak wyglądają moje świątynie. Wszystko jest pokazane, ale jednak zdecydowałam się, że zachowam to w tajemnicy i będę pokazywać tylko takie fragmenty, żeby te osoby, które działają dla tych istot mroku, nie miały takiego dokładnego wglądu w pewne rzeczy. Oczywiście wszystko można sprawdzić na zasadzie jasnowidzenia, ale na szczęście te osoby, które zajmują się czarną magią, ich jasnowidzenie to jest ciemnowidzenie i nie widzą wszystkiego. Za to my, gdy jesteśmy w tych dobrych energiach, pięknych energiach, aktywujemy sobie te zdolności wyższe, to wtedy możesz na zasadzie teleportacji, czy telepatii, czy przejścia po prostu wędrówki astralnej, przejść do magicznej oazy i wszystko zobaczyć, bo na zasadzie jasnowidzenia to zobaczysz. Dobrze, ale idziemy dalej. No i co się wydarzyło? I ta noc była dla mnie niesamowita, ponieważ moja kryształowa komnata ma szczególną formę. To jest miejsce, gdzie właściwie są tylko kamienie, drewno wawrzynu. I to jest takie miejsce, w którym są niesamowicie wysokie energie. I gdy... Tylko muszę poruszyć myszką, ponieważ wyłączył mi się ekran, żebym widziała, czy się dalej nagrywa. Już się nagrywa. I to jest taki dźwięk, no niezbyt piękny. Troszeczkę się zastanawiam, dlaczego Mac nie wymyślił czegoś innego, tylko takie podkładki metalowe i te myszki, które takie robią straszne odgłosy. Takie, no popatrz. No jak tutaj coś nagrywać? Że nie wymyślili coś normalnego dla ludzi, którzy nagrywają podcasty, którzy właśnie z Maca przecież korzystają ze względu na tą jakość dźwięku. Dobrze, idziemy dalej.
Ty wiesz, że takie spotkania są zawsze na żywo i te spotkania są bardzo, bardzo spontaniczne. Tu się wszystko może wydarzyć. Także co aktualnie się wydarzy, to nie mam na to wpływu. Albo mam jakiś taki pośredni tylko wpływ i wtedy schodzimy również z tematu. Ale wiem, że lubicie takie spotkania, dlatego je tak nagrywam. I ta noc była dla mnie szczególna, ponieważ śniły mi się trzy sny. Trójka. Dzisiaj będziemy mówić na spotkaniu za kulisami z trylogią do rozdziału drugiego pierwszej księgi, czyli do rozdziału Mrocznych Gór, czyli drugi odcinek, tak to będzie na YouTube opisywane, żebyśmy się nie pogubili z tej numeracji. Czyli w drugim odcinku za kulisami będę opowiadać właśnie również o trójce, o numerologii. I miałam trzy sny. I wyobraź sobie, że budziłam się w nocy i te sny się przerywały. Zasypiałam ponownie i ten sen trwał dalej. Czyli to jest coś, co bardzo rzadko się zdarza, bo zazwyczaj, gdy się obudzimy, to po prostu przerywany jest ten sen i śni nam się coś innego. A to było w tym momencie tego aktywnego księżyca i trzy sny. Postaram Ci się te sny opowiedzieć na tyle, na ile jeszcze pamiętam, bo nie chcę teraz szukać w moich notatkach, żeby tutaj nie robić jakichś dodatkowych szelestów. Te sny były niesamowite. Zaczęło się od momentu, gdzie widzę siebie w takim ubraniu osiemnastowiecznym, czyli w długiej sukni, takie szczególne buty sznurowane, takie ubranie kogoś z wyższej klasy w tym XVIII wieku. Mniej więcej tak, początek XVIII wieku, może gdzieś połowa XVIII wieku. No i jeżeli tutaj mogę Ci powiedzieć, że bardzo podobne ubranie, nie wiem czy widziałeś film Emma Holmes, tak, siostra Sherlocka Holmesa, nowy film, który w ostatnim czasie się pojawił, bardzo ciekawy film, bardzo mi się osobiście podobał. I tam jest taki moment, gdzie Emma się przebiera, czyli kupuje sobie ubranie kobiety, takie typowe ubranie kobiety i to jest mniej więcej takie ubranie. I widzę siebie i jestem na statku. I to jest moment, gdzie ten statek, taki statek z tamtych czasów, czyli drewniany, prawda, żaglowiec i tak dalej, uderza w piasek, w skały, w jakimś porcie, czyli jest takie lądowanie niezbyt piękne i ten statek zostaje uszkodzony. I ja jestem na pokładzie tego statku, jestem z moim aktualnym partnerem, z którym znamy się z wielu, wielu poprzednich inkarnacji i mój partner jest mężczyzną również z takiej arystokracji, czyli z wyższej klasy i jest oficerem. I ten statek żeśmy uprowadzili, czyli ten statek żeśmy, tak brzydko mówiąc, ukradli w pewnym miejscu, na pewnej wyspie, aby uwolnić niewolników. I ten moment tego takiego, możesz sobie to wyobrazić, no jeżeli ktoś nie umie zbytnio z takim żaglowcem sterować i musi jak gdyby wejść do portu, a nie potrafi wejść do tego portu, no to z całym takim rozmachem, z tym wiatrem w żagle, ten żaglowiec uderza w ten port. I to był port, gdzie był piasek, było trochę takich głazów, ale było również, większość rzeczy była zbudowana z drewna. I w tym porcie były takie mniejsze i większe domy, i za tymi domami takimi handlowymi, tak to można nazwać, czyli te domy jeszcze wyglądały jako tako, czyli były tam pomalowane w różne kolory i tak dalej. I gdy ten żaglowiec tak uderzył, rozbił się jak gdyby o to nabrzeże, to tylko wiem, że mój ukochany powiedział: uciekaj,
uciekaj, ja cię znajdę. I ja w tej sukni, w tych butach, jak gdyby tak wyskoczyłam na to drewno, to wszystko było takie rozbite. To drewno było całe takie zniszczone, połamane. I ten żaglowiec miał olbrzymią taką dziurę w tym swoim kadłubie. Wyskoczyłam na zewnątrz i zaczęłam uciekać. Zaczęłam uciekać po schodach, najpierw w górę, ale tam było zbyt jasno. To była również pełnia księżyca i było zbyt jasno. Było mnie widać, że taka panienka biegnie po tych schodach w górę, jak gdyby pomiędzy tymi domami. I wróciłam się z powrotem, bo oczywiście byliśmy na to przygotowani, że ukradliśmy ten żaglowiec, że te wieści już na pewno doszły do tego portu, że jest to nasze jakieś miasto rodzinne, gdzie są znane nasze rodziny, więc jeżeli pochodzimy z takich rodzin, jak gdyby z wyższej klasy, to oczywiście już wszyscy wiedzą, co się wydarzyło na tej wyspie i że jak my przybędziemy do tego portu, no to będziemy od razu już poszukiwani, prawda, za to, co żeśmy zrobili. Dlatego było to przesłanie, uciekaj. I zaczęłam uciekać pomiędzy tymi domami. I za tymi domami, które wyglądały jeszcze jako tako, takie domy handlowe, prawda, duże okna i tak dalej, w tym porcie, było okropne miejsce. Były takie slumsy, w których mieszkali rybacy. Jak tam strasznie wyglądało, to nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić dzisiaj, że takie miejsca po prostu istnieją, ale to był XVIII wiek, więc można sobie wyobrazić, jaka straszna bieda, jakie slumsy. I tam mieszkali ludzie, tam było mnóstwo dzieci, to była noc, nie było drzwi do niektórych domów. To było wszystko dla mnie takie widoczne, dla tej panienki. I ja tak uciekam, taka panienka tam pomiędzy tymi sieciami rybackimi. Jakie to wszystko symboliczne, zwróć na to uwagę. Uciekam, jest taki ten zapach tych takich starych ryb, takiego portu, takiego morza, takiego brudu, takiego takich slumsów, tak sobie to można wyobrazić, a ja w tej sukience, ta sukienka była w kolorze takim białym, wyszywany takiej złotą nitką, taka panienka w takiej czyściutkiej, ślicznej sukience, ubrudzonej tylko od tego wyskoczenia jak gdyby na zewnątrz, ale ogólnie biała sukienka, czyli taka jasna sukienka w jasnym kolorze, może to było écrit, czyli taki kremowy kolor, ale w tym blasku księżyca nie było to takie widoczne. W każdym bądź razie ja tak uciekam pomiędzy tymi sieciami i nagle spotykam dziewczynę, ona chyba była prostytutką. Z wyglądu, z takiej sukienki, takiej bardzo takiej wydekoltowanej i takiego bardzo luźnego podejścia, ona widziała, że ja potrzebuję jakiejś pomocy, a że jestem taką panienką, czyli z jakiejś tam wyższej sfery, i chwyciła mnie za rękę i schowała mnie pomiędzy tymi domami, jak gdyby przeszłyśmy takimi korytarzami, i w tym momencie mój sen się urwał. To była pierwsza część. Potem obudziłam się. Zasnęłam ponownie i widziałam drugą część tego snu, a mianowicie jestem na statku. Jestem na statku, ukryta na tym statku. To był, myślę, że ten sam żaglowiec. I na tym statku są również inni ludzie. I wszystko jest inaczej, niż być powinno. Bo w tamtych czasach było tak, że na takich statkach to oczywiście był kapitan, byli żołnierze, prawda, czyli czy oficerowie, czy niżsi rangą, i to wszystko było pod flagą korony danego państwa. No i tam była jak gdyby taka hierarchia. A na tym statku, dlatego wiem, że to był ten statek, który myśmy ukradli na tej wyspie, żeby tych niewolników wyzwolić, nie było ani kapitana, ani nie było tych, którzy obsługują normalnie żagle, nie było tych, którzy są odpowiedzialni za jakieś tam swoje funkcje na takim żaglowcu. Wszystko było w wielkim chaosie. I dlatego, że było w tym wielkim chaosie, widziałam ludzi, którzy byli na tym statku. To byli ludzie
wszyscy biali, czyli biały kolor skóry, to byli wszyscy ci niewolnicy, których myśmy uwolnili na tej wyspie. Czyli nie było tych ludzi dużo, może było 30, może 40, może tam ponad 40. To tak szybko się działo w tym śnie i były to takie urywki tylko, że trudno było to oszacować. I ja wiedziałam, że na tym statku tylko my we dwoje, czyli ja jako ta panienka i mój aktualny partner, który był oficerem jakiejś tam gwardii królewskiej i przez to miał dostęp do tego żaglowca i ten żaglowiec mógł ukraść, w cudzysłowie, albo sobie na jakiś czas pożyczyć, wypożyczyć, dzisiaj byśmy powiedzieli wypożyczyć sobie go, to tylko my we dwoje byliśmy z jak gdyby innej klasy. Natomiast ci ludzie to byli niewolnicy wcześniejsi, ale jacy to byli ludzie? To byli ludzie w białym kolorze skóry, czyli wszystko to byli ludzie wcześniejsi więźniowie. Ale w tamtych czasach ty wiesz, jak to wyglądało? No podobnie jak w dzisiejszych czasach, że w więzieniach zazwyczaj siedzą ludzie, zazwyczaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie zawsze, ale zazwyczaj. Ci, którzy dokonali jakiegoś przestępstwa, którzy zrobili to, bo byli do tego zmuszeni albo myśleli, że są do tego zmuszeni, a ci prawdziwi przestępcy żyją na zewnątrz. Prawda? Dzisiaj jest tak samo. Czyli ci prawdziwi przestępcy są wokół nas, a ci, którzy, nie wiem, zrobili jakąś głupotę życiową, jakoś taki naprawdę noga im się w czymś podwinęła, oni siedzą w więzieniach. Oczywiście uogólniam w tym momencie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Oczywiście są tacy ludzie i różne są więzienia i różne sytuacje, ale jeżeli popatrzymy tak większościowo, to tak to wygląda. I wtedy było tak, że to były czasy niesamowitych różnic społecznych i pewne klasy społeczne nie miały zupełnie nic, więc kradzież chleba, na przykład, że dziewczyna ukradła chleb, to już trafiała do więzienia za to, że ukradła chleb. I tacy to byli więźniowie, czyli to byli ludzie, normalni ludzie, tacy prości ludzie z niższych czy średnich takich klas społecznych, średnich trudno powiedzieć, bo wtedy nie było aż takich wielkich średnich klas społecznych, którzy po prostu popełnili jakąś głupotę życiową, zostali skazani na więzienie i później w momencie kolonializacji to ich się zabierało w formie tych więźniów, tych niewolników, żeby kolonializować pewne obszary. Chodzi mi tutaj już o ten kolejny etap kolonizacji, czyli nie ten pierwszy, gdzie to wyglądało inaczej, tylko już ten dalszy etap właśnie w tym XVIII wieku, czyli takiej typowej kolonializacji gospodarczej. I tych ludzi nadzorowali oficerowie danego państwa czy żołnierze danego państwa i w ten sposób ci ludzie tam pracowali w kopalniach czy pracowali na jakichś innych ciężkich warunkach. Byli to więźniowie, którzy byli dalej zniewoleni. I były to kobiety i mężczyźni, i młodsi, i starsi we wszystkich grupach wiekowych. I prawdopodobnie na tej wyspie, na której myśmy byli oboje, czyli ja byłam tam prawdopodobnie córką kogoś z tych gubernatorów albo kogoś, kto tą wyspą nadzorował, a mój ukochany był jednym z tych oficerów wśród żołnierzy, którzy pilnowali tych niewolników. Jestem pewna, że było to dokładnie tak jak dzisiaj, że nasze dusze są takie, że walczą o wolność, walczą o to dobro, walczą o tą sprawiedliwość i że wtedy, tak samo jak i dzisiaj, nie mogliśmy patrzeć na tą niesprawiedliwość i dlatego żeśmy podjęli pewne kroki, które dla nas były wykluczeniem jak gdyby ze społeczeństwa, były bardzo niebezpieczne, ale mimo tego żeśmy oboje tak zdecydowali. Bo możesz sobie wyobrazić, jakie miało to konsekwencje dla kogoś z tak wyższej rodziny, jeżeli popełnił takie przestępstwo, czyli kradzież więźniów, kradzież niewolników i jak gdyby zwrot tych ludzi do ich ojczyzny i potem ci ludzie w tej ojczyźnie mogli się tam gdzieś ukryć, prawda, w innym miejscu i zacząć nowe życie, ale już byli wolni. I to było przepiękne, takie piękne, symboliczne przed naszym właśnie rytuałem dla Matki Ziemi o tej wolności i o tym, o tej walce, o te ideały, o czym żeśmy mówili na naszej ceremonii w czwartek. I teraz wyobraź sobie, że ten sen, ten drugi sen,
wyglądał w ten sposób. Ja jestem na tym statku i przez okienko, takie malutkie okienko w tym statku, widzę taki wzburzony ocean, możesz sobie to wyobrazić, albo morze, wzburzone morze, takie czarne, ciemne, tylko te fale gdzieś tak rozbijają, to u góry takie białe się tworzą, ale wszystko jest takie czarne, ciemne i ten księżyc w pełni oświetla takim srebrnym blaskiem, oświetla jak gdyby tą powierzchnię tego oceanu, a w oddali już widać ten port, do którego ten statek się zbliża z pełną prędkością, bo musiał być niesamowity wiatr, gdyż ogromna prędkość była tego statku i te fale były dosyć duże na tym morzu, dosyć wysokie były te fale. I ja patrzę przez to okienko i czuję taką ulgę w sercu, tak jakby nagle dotrzeć do tego miejsca, do którego wędrujesz w takim ogromnym niebezpieczeństwie, w takim ogromnym narażeniu życia. Dochodzisz do tego celu, taka ulga w sercu, i mówię sama do siebie, Marsy, czyli Marsylia. To była Francja, Marsylia, port w Marsylii. I nagle potem następuje jakieś to uderzenie i ten całe miejsce, w którym ja jestem w tym statku, zalewa brudna woda. I ja wychodzę coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej w tym miejscu. To było jak gdyby pod pokładem statku. Coraz wyżej, a ta woda zalewa wszystko. I ta woda jest coraz wyższa, coraz wyższa, coraz wyższa, coraz wyższa. I pojawia się taka niesamowita panika, bo prawdopodobnie ta dziura w statku się w tym momencie stworzyła i z tego portu ta woda jak gdyby wlała się do środka, do tego statku. Tak sobie to mogę wytłumaczyć dzisiaj rozumowo. I zaczyna się również panika wśród tych więźniów, wśród tych niewolników, bo jak teraz z tego statku się wydostać, jeżeli nie można się z tego statku wydostać, bo statek jest zalany wodą, a nie każdy wtedy umiał dobrze pływać. I teraz ja w tym momencie czuję, że mam zachować zimną krew, tak jakby mi coś mówiło, ta woda odpłynie, wy wylądowaliście w tym porcie i ta woda, te fale jak gdyby wlały się do tego statku, ale ta woda odpłynie. I w tym momencie kończy się mój drugi sen. Znowu się budzę. Nawet zeszłam na dół, zjadłam winogrona, napiłam się wody. Jakoś tak po prostu była dosyć długa przerwa pomiędzy tą trzecim etapem tego snu. I w tym trzecim etapie tego snu pojawia się największa symbolika. A mianowicie trzeci etap snu zaczyna się w momencie, gdzie znowu jestem w tym miejscu, gdzie jest ta woda w tym statku. I ta woda zaczyna być coraz brudniejsza i zaczyna śmierdzieć. I w tym momencie pojawia się u mnie taka myśl, no przecież my mamy w tych bagażach, które są na statku, tam są w jednym kufrze zamknięte zwłoki. I te zwłoki teraz po tej długiej podróży, one na pewno już się zaczęły rozkładać i w tej wodzie jest na pewno, są resztki tych zwłok. Popatrz, jaka symbolika, jakie to jest niesamowite. Ta symbolika, niezwykła symbolika i nagle ta woda zaczyna odpływać. Ta woda opada, opada, opada i czym ta woda opada, to ja zbliżam się jak gdyby do tego wyjścia, do wyjścia z tego statku i nagle ta woda opada na tyle, że tylko jest tak gdzieś po kostki, takiej brudnej wody, okropnej, z tymi kawałkami, z kawałkami jakichś traw, z kawałkami tego drewna. No możesz sobie wyobrazić, że wtedy w portach również było strasznie brudno, przecież nie było jakiejś oczyszczalni, nie było nic innego, więc ta woda w porcie była brudna, cuchnąca. I tak tylko mam tyle, co mam te buty, takie dosyć wysokie buty, no i tak przeskakuję jak gdyby przez tą wodę i wyskakuję na ziemię tym razem, czyli nie na drewno, tak jak w pierwszym śnie, tylko na ziemię. I jestem nagle w takim miejscu, gdzie rosną buki. Buk jako ten symbol, takiego nowego, radości, obfitości, szczęścia. Znów się wyłączył mój ekran. Przepraszam cię za ten odgłos. I,
I te buki są bardzo dziwne, bo one są tak jakby zmieszane z dębem, czyli taki pół buk, pół dąb. A dąb to jest wytrwałość, wytrzymałość. I na tych drzewach wiszą owoce, takie jak buczynowe orzeszki i jest mnóstwo małych ptaszków. Ptaszki, które znasz, omawiałam już kiedyś w jednym z moich podcastów. Zięba. Zięba jako ten symbol cieszyć się chwilą, cieszyć się momentem. Zwróć uwagę, połączenie z naszą ceremonią o numerze 204, gdzie mówiliśmy właśnie o tym, że mamy ograniczony czas na ziemi i trzeba każdy moment wykorzystać. No i nagle jestem w tym takim lasku, to nie były stare drzewa, to były młode drzewa i obok mnie jest kobieta i dwóch mężczyzn. I to jest również niesamowicie symboliczne, ponieważ my nagle widzimy na tym nadbrzeżu jak gdyby przeskok czasowy. Czyli nie jesteśmy już w XVIII wieku, tylko ja nadal jestem w tej samej sukni, ale jestem w czasach teraźniejszych. Czyli na nadbrzeżu są jakieś nowoczesne jeepy, jakieś tam samochody luksusowe i tak dalej, i pełno świateł, i jakieś tam kafejki. A my jesteśmy w tym lasku, tak jakbyśmy nagle mieli takie przejście w czasie i przestrzeni. I ja tak patrzę na nas i tak, ci mężczyźni mieli ubrane kobiece ubranie, czyli nie było na tym statku prawdopodobnie niczego innego, tylko w tych kufrach były jakieś rzeczy, które znaleźli ci niewolnicy, ci więźniowie, żeby się w to przebrać. I to ubranie było takie no, bardzo kobiece, natomiast ta dziewczyna miała jakąś tam bardzo dziwną sukienkę, bardzo dziwnie to wyglądało, też to z jakoś takim kawałków jak gdyby połączyła. No ja miałam tą suknię XVIII-wieczną i tak popatrzyłam na tych ludzi i powiedziałam: nie ma się czym przejmować. My świetnie się dopasujemy do dzisiejszych czasów, ponieważ w dzisiejszych czasach wy będziecie, mężczyźni, uchodzić za transgenderów, czyli za jakichś tam transów, a my kobiety będziemy uchodzić po prostu za jakieś, które mają bujną fantazję. I zwróć uwagę teraz na tą całą symbolikę. Jakie to jest niesamowite i to dzieje się w nocy przed naszym rytuałem dla Matki Ziemi. No i teraz tak, w ciągu dnia wykonuję przepowiednie. Przede wszystkim przepowiednie, które dotyczyły pochodzenia dusz. Niesamowite przepowiednie. Dusze pochodziły z niesamowitych miejsc we wszechświecie, czy w naszym wszechświecie. Naszej części, której częścią jest Ziemia. I później przyjechał mój ukochany i powiedziałam: słuchaj, ja potrzebuję jakiejś wolnej przestrzeni, potrzebuję, żebyśmy gdzieś pojechali, coś po prostu zobaczyć, jakieś inne obrazy, żeby się tak troszeczkę oczyścić również przed tym rytuałem, uwolnić się od tych wszystkich spraw takich ziemskich. No i pojechaliśmy w góry, gdzie teraz kwitną drzewa konwaliowe. Wszystko jest ukwiecone tym białym kwieciem i zaczęła zmieniać się pogoda. Mimo tego, żeśmy już, gdy zjeżdżaliśmy z tych gór, to jechaliśmy motocyklem, czyli jest to troszeczkę inaczej, prawda, niż jechać w samochodzie. Mamy taki bardziej bezpośredni kontakt z tą naturą. I co się pojawiało? Więc pojawiały się bardzo śmieszne rzeczy, a mianowicie, brzydko mówiąc, ptak na mnie narobił, dokładnie na moje okulary, bo miałam ubrane okulary, zawsze do jazdy na motorze mam ubrane okulary. Musiałam się zatrzymać, a ty wiesz, że jak ptak na nas narobi, to jest zawsze dobry znak. Ale tym ptakiem była jaskółka. Czyli symbolika naszej trylogii, ty już to znasz, jeżeli znasz e-booka trylogii, to już wiesz, co jaskółka oznacza. I musiałam się zatrzymać przy źródle czystej wody, akurat było to źródło po drodze, żeby umyć te okulary. Później jechaliśmy dalej i nagle za zakrętem musieliśmy bardzo mocno zahamować, bo na drodze było stado krów. I najśmieszniejsze było to, że wszystkie te krowy były w kolorze białym. A tutaj naprawdę są krowy we wszystkich kolorach. No, fioletowy mnie jak Milka, ale brązowe, czarne, jakieś tam w ciapki. No, a te były wszystkie białe. I to były trzy krowy i dwie małe krówki. I
dokładnie za zakrętem, czyli jakbyśmy nie zwolnili, no to nie wiem, jakby to nasze lądowanie wyglądało, ale zawsze czujemy, że coś jest, jakieś niebezpieczeństwo i też przy tym zakrętem, żeśmy dosyć zwolnili. No i rzeczywiście zaraz za zakrętem było to stado krów. Potem jechaliśmy dalej i przeszliśmy się tak kawałek nad Lewadą, taką Lewadą, która jest bardzo magiczna, bo tam jest mnóstwo wodospadów i to jest taka mało znana Lewada, czyli tam rzadko kiedy spotkamy turystów, a już po południu to już wszędzie są pustki. Turyści mają zawsze te godziny, że od 17 już jadą do hotelu, bo o 18 chyba się zaczyna kolacja, więc jak wybieramy się gdzieś, gdzie chcemy być sami, to zazwyczaj po 17. Wtedy mamy większą możliwość, że jest mniej ludzi i właściwie nikogo żeśmy nie spotkali na tej Lewadzie, oprócz jednego pana, ale już przy samym wyjściu z tej Lewady. No i to była taka wędrówka, gdzie żeśmy dużo, dużo rozmawiali o tym, że moja trylogia w tym momencie jest tłumaczona na język angielski. I to jest taki ogromny krok właściwie wejścia na szerszy plan. Ty wiesz, że ja zawsze się broniłam rękami i nogami i nie chciałam, mimo tego, że ja bardzo dobrze znam niemiecki język. Myślę, że tak samo dobrze jak i polski. W miarę dobrze znam angielski, pisania, czytania. Przy mówieniu robię dużo błędów, ale no, kto z nas mówi perfekcyjnie? No, perfekcyjnie możemy mówić w jednym, w dwóch językach, ale jeżeli na co dzień mówimy w tylu językach, w których ja rozmawiam, no to trudno czasami z tym akcentem, prawda? W miarę dobrze znam portugalski, w miarę dobrze znam hiszpański, no i w miarę dobrze znam rosyjski. No oczywiście łaciński również, no ale to już wynika ze studiów. Ale mimo tego do tej pory nie przeszłam na to rozszerzenie, czyli żeby robić filmy po niemiecku, albo robić filmy po angielsku, albo coś w tym sensie, ponieważ wiedziałam, że moja misja jest związana z językiem polskim, moja misja jest związana z naszym krajem, z ludźmi, których dusze inkarnowały w Polsce, teraz w tej inkarnacji. No i dopiero z tą trylogią nadszedł ten czas, aby przejść na język angielski, ale jest to taki moment bardzo symboliczny, ponieważ ten moment właśnie też tego nowego początku. I ja tutaj nie mam żadnych oczekiwań, nie mam jakichś wielkich planów i tak dalej, bo wiem, że to wszystko się będzie rozwijać tak, jak się rozwijać powinno, jak siły wyższe nad tym czuwają. No i o tym żeśmy rozmawiali, wędrując tą Lewadą. I później chcieliśmy jeszcze pojechać nad ocean, ale wyobraź sobie, że nadeszły takie chmury, takie ciemne chmury, takie czarne chmury, że mój kochany pyta, to co, jedziemy czy nie jedziemy? A ja mówię, wiesz co, nie, wracajmy, bo ja jeszcze takie ostatnie rzeczy chcę zapiąć, na ostatni guzik przed rytuałem świec intencyjnych. No i żeśmy wrócili i później jeszcze miałam tutaj chyba z 3 godziny czasu, jeszcze wszystko posprawdzałam, czy wszystko mam przygotowane, czy wszystko jest idealnie. No i zaczął się nasz 114 rytuał dla Matki Ziemi. I co się wydarzyło na tym rytuale dla Matki Ziemi? Wydarzyło się coś bardzo ważnego dla naszego świata, w którym żyjemy. Ja może pominę tutaj wszystkie te elementy, które już znasz. No oczywiście, miałam białą suknię, miałam czerwony szal, miałam włosy. Włosy miałam spięte w warkocz, tak, tym razem. I rytuał rozpoczęłam na śnieżno-białym tarasie. Mimo tego, że już zaczął leciutko padać deszcz. Ale ja nie mam jakiegoś tam strachu przed deszczem, nie jestem z cukru. I słodka jak cukier. Nie, dobrze, żart na bok. I rozpoczęłam jak zwykle, czyli stworzenie magicznego kręgu, przywołanie żywiołów. I to wszystko znasz, nie muszę tego powtarzać. No i przywitałam się z moim przewodnikiem, przywitałam się z jednym z bogów, których znamy najbardziej z mitologii egipskiej, który w rytuałach dla Matki Ziemi ma szczególną funkcję takiej ochrony, siły, mocy i odwagi dla mnie. No i rozpoczął się rytuał. Rozpoczęło się od tego, że uklęknęłam, żeby się przywitać ze wszystkimi innymi istotami, które ja nazywam bogami.
Możemy je nazywać jak chcemy. Ja wiem, że tutaj jest mnóstwo szufladek i zaraz różne się aktywują. Dziwne, o Boże, a to coś złego, a to coś takiego, coś tam takiego. Ty wiesz, że ja jestem istotą, która stoi pomiędzy wszystkim. Czyli dla mnie nie ma szufladek, nie ma czegoś takiego, jakiegoś to jest dobre, to jest złe, to jest tamto, to jest jakichś takich dziwnych po prostu podziałów albo jakiś blokad. I ja czasami używam pewnych słów, bo nie widzę innych słów, które mogłabym użyć, z tą świadomością, że te słowa są negatywnie zaprogramowane. Bo tak jak mówimy demokracja, prawda? No to każdy mówi, a to wolność, coś tam, a w rzeczywistości demokracja w tym momencie to jest demokracja, czyli władza demoniczna, która chce nas ograniczyć. No i tak samo jest z innymi słowami, gdy mówimy coś tam bogowie, no to zaraz się nam kojarzy tak, albo mówimy aniołowie, to się kojarzy tak i tak. Mówimy tak, to tak. A to jest we wszystkim, zawsze są te dwie strony medalu. Wszędzie jest to dobro, wszędzie jest to zło, wszędzie jest ta dualność, bo jesteśmy tutaj na ziemi w dualności, nawet jeżeli ktoś tego nie chce, żeby tak było, albo nie chce w to wierzyć, albo ma jakieś inne przekonania, to moje przekonanie jest takie, mojej duszy. I dlatego jak używam pewnych słów, to bardzo proszę, usuń sobie te ograniczenia, usuń sobie te szufladki, bo żeby nam się coś źle nie kojarzyło. Jeżeli mówię coś takiego, ojej, to coś złego. Tylko słuchaj serca, bo pamiętaj o tym, że czasami brakuje w naszym języku czegoś, pewnych słów, które moglibyśmy użyć, aby coś opisać. Czyli jeżeli mówię o bogach, mówię zawsze o istotach wyższych niż my ludzie, które mają szczególne właściwości, które mają szczególne swoje dziedziny działania i które są podobne w pewnych rzeczach do nas ludzi, czyli na przykład mają emocje. Jak na przykład istoty anielskie są takie świetliste i takie czyste, że u nich nie wyczuwamy emocji. Natomiast u tych istot, które nazywam bogami, te emocje są. Idziemy dalej. Czyli przywitałam się i w tym momencie, gdy uklękłam, gdy ja zawsze składam taki hołd, zawsze mam takie poczucie, że ja jestem tylko człowiekiem w tej inkarnacji. Moja dusza oczywiście jest czymś innym, ale w tej inkarnacji, gdy wykonuję pewne czynności, jestem tylko człowiekiem. I w tym momencie poczułam, jak moja dusza się zaczyna aktywować, czyli złote włosy, takie długie, bardzo długie włosy, złote włosy, z taką wibracją złotą. Miałam białą suknię wyszywaną na złoto, ale inną niż w tym śnie, czyli ta suknia, inny krój tej sukni, inny wygląd, taką utkaną jak gdyby z jakichś złotych nitek, biało-złotych nitek. I czułam, jak mój przewodnik nakłada mi na głowę złotą koronę. Taką przepiękną, z czystego złota koronę. Ty znasz koronę, znasz jej symbolikę z naszych ceremonii. Co to oznacza? I w tej koronie były szafiry. Ty wiesz, że energią mojego przewodnika jest kolor szafirowy i one były te szafiry. Natomiast miałam przepiękny płaszcz, złoty płaszcz, w którym były wszyte rubiny. Czyli kolor krwisty, taki rubinowy. I tak jak ta istota wyższa, która jest odpowiedzialna za ochronę, za ten ogień, wewnętrzny ogień, za tą siłę i moc, której kolorem jest właśnie rubinowy, ona stała za mną i ten płaszcz, jak gdyby taki płaszcz ochronny, można by powiedzieć, spływał z moich ramion. Gdy to się zmaterializowało, wstałam i od razu musiałam zaczynać rytuał. I to było w momencie połączenia się ze źródłem, ta energia, to światło takie spływające ze źródła na mnie, przeze mnie przechodzące do ziemi. I ten moment trwał może około minuty. Cały czas ta energia przechodziła i gdy ta energia przechodziła, to coraz bardziej zaczynał padać deszcz. I to było takie piękne odczucie, bo jest mniej więcej teraz dosyć ciepło, tak ponad 20 stopni, czy tam 20 stopni. I ten ciepły deszcz, taki spadający tak delikatnie i gdzieś w oddali takie podmuchy, taki głęboki ton, taki bardzo głęboki ton burzy. Gdzieś tam nad oceanem.
No ale co się wydarzyło? W tym momencie zauważyłam, że coś się zaczyna zmieniać na Ziemi i to światło najpierw aktywowało bardzo wysoką wibrację. Jak to światło aktywowało bardzo wysoką wibrację, to zaczęło się dziać coś niesamowitego. Wyobraź sobie Ziemię jako zamknięty system. Dajmy na to, jest to kielich. Oczywiście to nie jest kielich, ale dajmy na to, to jest kielich. I ta wysoka wibracja spowodowała, że ten płyn, który znajdował się w tym kielichu, był wcześniej szary. A ta wysoka wibracja spowodowała, że ten płyn zaczął się dzielić. Na dole, cięższy, był ten ciemny płyn. Na górze był ten lżejszy, jasny płyn. A pomiędzy była cieniutka warstwa szara, gdzie te płyny się stykały, czyli ta granica dwóch światów. I co się wydarzyło? Ta energia, która spłynęła ze źródła, spłynęła z wszechświata, dokładnie w tym momencie dokonała podziału na Ziemi. Jeżeli jesteś ze mną dłużej na rytuałach dla Matki Ziemi, to wiesz, co wszystko się wydarzyło wcześniej. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, wróć sobie od początku do wszystkich moich sprawozdań, tam nie wiem, z 10, 11, 30, 40 rytuału dla Matki Ziemi, albo jeżeli nie masz tyle czasu, to wróć sobie przynajmniej do tych 10 ostatnich. I wtedy zauważysz, co to oznaczają energie apokalipsy, co oznaczają ten moment, właściwie nie do 10 ostatnich. Wróć sobie do wszystkich tych, które może tak 2 miesiące, 3 miesiące, zanim rozpoczęła się korona, czyli zanim rozpoczął się rok 2020, bo tam już była mowa o tym zbieraniu plonów przez istoty mroku, o znamieniu bestii i tak dalej. Jak to wszystko będzie miało wpływ tutaj na to, co dzieje się na Ziemi. No i w tym momencie, na tym rytuale nastąpił właściwie taki kociołek alchemiczny, który się rozdzielił. Czyli jak możemy sobie to wyobrazić? Wszystko to, co ma niskie wibracje, czyli wszystko to, co my odczuwamy jako negatywne, złe, z natury złe, istoty demoniczne, istoty tych niższych światów itd., zostały oddzielone od tych istot, które mają te wyższe wibracje. Wcześniej było tak, że byliśmy wszyscy pomieszani. Myśmy byli wszyscy jak gdyby w jednym zmieszani. Natomiast teraz wydarzyło się coś niesamowitego. Jestem bardzo ciekawa, jak teraz potoczą się losy tutaj naszej Ziemi i tego powstawania tej nowej ery i nowej Ziemi, no bo to będzie się odbijać na tym, co się będzie działo. Teraz jak zostaliśmy oddzieleni, wygląda to tak, że jeżeli ktoś ma w sobie bardzo dużo światła, ma mało tych zabrudzeń, no to jest blisko tej granicy szarej. Jeżeli ktoś ma w sobie super dużo światła i praktycznie już nie ma żadnych zabrudzeń, to jest bardzo wysoko w tej części jasnej, w tej białej części, o wysokiej wibracji. Natomiast jeżeli ktoś ma dużo energii ciemnych, ale ma troszeczkę jeszcze światła, to jest w tej dolnej części, ale też blisko tej szarej granicy. Jeżeli ktoś ma w sobie bardzo dużo złego, czyli ta dusza jest całkowicie już przejęta, jak gdyby przez istoty mroku, to on jest w tej ciemnej części, w tej bardzo ciemnej części, jak gdyby u dołu. I teraz co się będzie działo? Najciekawiej będzie tuż przy granicy z tym szarym, bo myślę, że my wszyscy w tych ludzkich ciałach, którzy jeszcze tutaj jesteśmy, będziemy tutaj najbardziej aktywni. Natomiast te istoty, które są bardzo, bardzo czyste i świetliste, one już będą tworzyły jak gdyby zupełnie coś nowego, zupełnie inny świat, tą piękną Ziemię. Czyli jak możemy sobie tą nową Ziemię wyobrazić? I tutaj uwaga, zaraz się pojawią szufladki i różne blokady, więc je wyłącz. Ta nowa Ziemia jest bardzo podobna jak do tej planety, która była pokazana na awatarze, w pierwszej części awatara. Czyli wszystkie istoty ze sobą komunikują. Nie musimy się uczyć jakiegoś obcego języka, ponieważ my rozumiemy obce języki. I to nie tylko ludzkie, ale również języki zwierząt. Wielu z nas ma już te właściwości, tych osób, które są ze mną, które są na ceremoniach. No i jeżeli słuchasz tego i to nie jest twoje pierwsze moje sprawozdanie, to na pewno też masz w sobie te właściwości, a jeżeli jest pierwsze, to może nadszedł czas, żeby je aktywować. I teraz tak, gdy
Znowu się wyłączył, przepraszam. Gdy będziemy to obserwować, to te istoty bardzo świetliste będą spotykać inne świetliste istoty i w tych takich korelacjach, w tej takiej współpracy będą tworzyć ten nowy świat, tą nową Ziemię. Ta nowa Ziemia jest taka piękna. Tam nie ma jakichś polityków, takich dziwnych jak dzisiaj. Tam nie ma jakichś takich systemów jak dzisiaj. Tam nie ma jakichś takich przymusów jak dzisiaj, nie ma jakichś takich dziwnych praw, nie ma sądów, bo wszystko odbywa się na tym poziomie serca, wszystko można sobie wyjaśnić. Nie ma takich również jakichś szkodliwych działań, złych działań, że jeden drugiemu coś zrobi złego. Ale co mi się najbardziej podoba na tej nowej Ziemi, w czym już my sami też bierzemy udział, to jest ten szacunek dla tej indywidualności. Każdy jest inny, każda istota jest inna. I z wyglądu, i z charakteru, i z przeżyć, z różnych doświadczeń. I ta nowa Ziemia jest taka, jak ci to powiedzieć, taki niesamowity szacunek, że każdy żyje tą swoją boskością, tą swoją indywidualnością, tym swoim pięknem, tą różnorodnością, a jednocześnie to doświadczenie tych innych istot jest tak pięknym odczuciem, że jest tak fascynujące. I nam jest to bardzo trudno sobie wyobrazić, bo my żyjemy teraz w tym świecie, gdzie jest to złe, gdzie jest to negatywne, gdzie tutaj jest ta karma, to wszystko. I tą nową Ziemię, to nam się wydaje, że to jest jakieś taka utopia. Ale to naprawdę tak wygląda, bo przechodzi na zupełnie inną wibrację. Ta planeta przechodzi jak gdyby na inną wibrację. A to, co my tutaj dzisiaj znamy, wróci do źródła, do tego swojego źródła, skąd pochodzi, czyli do swojego domu. Albo spróbuje zainfekować inne planety. No tym, żeśmy już też mówili na naszych rytuałach. Dobrze, ale teraz co się dzieje z tymi istotami czarnymi? One również korelują ze sobą, współpracują ze sobą i żyją sobie jak gdyby w tym swoim świecie. A co się dzieje na granicy? Bo to jest najciekawsze. Na tej granicy będzie teraz działo się coś niesamowitego. I dlatego dla wszystkich nas, którzy pochodzą z innych planet, czyli tak zwane starseed, czyli nasiona gwiezdne, gdzie my pochodzimy z innych planet i przyszliśmy tutaj w szczególnym celu, dla nas to będzie ogromne wyzwanie, aby pracować na granicy jeszcze intensywniej niż do tej pory. Czyli wyciągać z tej szarej strefy tych, którym możemy pomóc przejść do tej wyższej strefy świetlistej. No i to będzie dla nas taki niesamowity egzamin, ponieważ teraz będzie się materializować dużo szybciej wszystko, co myślimy, wszystko, w czym bierzemy udział. Będziemy właściwie w przeciągu kilku dni odczuwać wszystko to, co jest w nas. Dlatego, jak mogę ci to wytłumaczyć? Co dla ciebie jest najważniejsze w tym naszym 114 rytuale dla Matki Ziemi? Dbaj o swoje światło i stań się światłem, czyli pracuj nad swoim światłem wewnętrznym, pracuj nad ochroną nad sobą, pracuj nad tym, aby realizować Twoją misję, Twoje powołanie i uwolnij się od wszystkich pasożytów, wszystkich wampirów, wszystkich ciemnych energii, bo teraz nasza pomoc dla innych będzie wyglądała inaczej niż do tej pory. Do tej pory wielu z nas poświęcało się dla innych. Wielu z nas miało taką głęboką empatię, że współczuliśmy, czyli czuliśmy to samo, co ci, którzy są w trudnej sytuacji. Teraz nie możemy sobie na to pozwolić, bo automatycznie będziemy spadać w dół i będziemy tworzyć to negatywne. My, ci o tych szczególnych właściwościach, to jest tylko przesłanie do tych szczególnych ludzi. Czyli w tym momencie pomagamy innym na zasadzie, już nie współczujesz, o biedna, biedny, ja już to tak czuję wszystkimi zmysłami, co się u ciebie dzieje złego, bo w tym momencie to samo stworzy się w twoim życiu. Czyli ty w tym momencie musisz patrzeć na to z perspektywy tej istoty wyższej, twojej duszy, czyli patrzysz na to i widzisz, dobrze, to i to dzieje się w życiu tego człowieka na przykład, albo tej istoty. Nie odczuwam tego bólu we mnie,
tylko patrzę z tej wyższej perspektywy, jak mogę tej istocie pomóc. Konkretnie fizycznie, konkretne rady, konkretne jakieś działania. I w tym momencie daję jej jak gdyby tą wędkę, że ona może sobie sama złowić tą rybę. Czyli nie ty łowisz tą rybę dla tej istoty, tylko ta istota przy twojej konkretnej pomocy, ale takiej z wyższej perspektywy, działa sama i na zasadzie swojej wolnej woli albo wychodzi z bagna, albo spada w dół. Czyli teraz już nie jesteśmy odpowiedzialni za szczęście innych na takiej zasadzie, że poświęcę się dla kogoś, albo zrobię wszystko, żeby tej osobie pomóc, zrobię wszystko, nawet jeżeli by to kosztowało moje życie, albo czuję, co się dzieje w życiu tej osoby, czy tej istoty, czuję to całą sobą, czy całym sobą i przez to, że to czuję, to już tak, jakby to było moje życie, tylko na wszystko patrzysz z dystansem. I zwróć uwagę na nasze ostatnie ceremonie, jakie tam były przesłania, o tym dystansie, o tym wyznaczeniu granic, o tej walce o swoje własne terytorium, bo teraz jest to takie ważne, jak nigdy wcześniej. Jeżeli teraz zaczniesz współczuć, co jest przecież taką piękną cechą, do tej pory było to takie piękne, jeżeli ktoś ma empatię, jeżeli ktoś współczuje, to jest dobry, to jest cudowną istotą, prawda? I w tym momencie uwaga, czerwona lampka musi się zapalić, bo coś się zmieniło na ziemi i my już nie możemy współczuć, my nie możemy odczuwać bólu innych w sobie. Czyli teraz są dla nas najważniejsze zadania, dla tych wszystkich pracowników światła, wojowników światła, starseed, czyli tych gwiezdnych nasion, które przyszły tutaj w konkretnym celu. Przede wszystkim odkryć, jeżeli tego jeszcze nie odkryłaś swoje powołanie. Po co tutaj jesteś? Co daje ci największą lekkość serca, gdy to robisz, to jest zbliżone do twojego powołania. Potem działasz na takiej zasadzie, uwalniasz się od wszystkich przymusów, blokad, presji, wszystkiego, co jest ciężkie, wszystko, co jest negatywne dla ciebie. Pracujesz nad twoim światłem, stajesz się światłem. I teraz, jak pracujesz z innymi, współpracujesz z innymi? Zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystko, co myślisz, mówisz i jak działasz, wszystko materializuje się w twoim życiu, czyli być tym prawdziwym magiem. Czyli jeżeli ty myślisz i współczujesz komuś, to złe z jego życia przeskakuje na ciebie, przyczepia się do ciebie i zaczyna się w twoim życiu materializować. Jeżeli ty mówisz złe słowa, brzydkie słowa, to automatycznie jest to ciężka energia, wzmacniasz to ciężkie i to ciężkie zaczyna się w twoim życiu materializować. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Nikt nie powiedział, że jesteśmy tutaj na wakacjach, jak to mówi mój przewodnik. Dlatego jeszcze większa kontrola swoich myśli, jeszcze większa kontrola swoich słów i przede wszystkim swoich działań. Jeżeli działasz, czy robisz to z głębi serca, czy robisz to z lekkością serca, czy robisz to dlatego, że twoje serce się do tego otwiera, czy robisz to, bo komuś współczujesz, bo chcesz siebie poświęcić, bo chcesz pokazać innym, jaka jesteś dobra, jaki jesteś dobry i tak dalej. Tu jest bardzo, bardzo ważne. Działaj tylko, bo twoje serce się do tego raduje, do tego się otwiera, a nie, że musisz. Popatrz na mnie. Ja mogłabym dzisiejsze sprawozdanie nagrać w ten sposób. O Boże, już był ten rytuał dla Matki Ziemi. No już wszyscy czekają, muszę nagrać to sprawozdanie. To nie byłaby lekkość serca. U mnie było to tak. Wstaję rano i pierwsze, co odczuwam, muszę ci opowiedzieć o tym Muszę. To było złe słowo. Pragnę ci opowiedzieć o tym wszystkim, co się wydarzyło, jakie to było fascynujące, co było przedtem, co było w czasie, co jest ważnego. Czyli z taką lekkością, z taką otwartością serca, taką niesamowitą radością. Tak jak wiele osób z was zauważyło, jak wyglądają nasze spotkania z trylogią, że jak spotykam się z tobą i opowiadam ci o trylogii, to jestem zupełnie inna. To po prostu wszystko we mnie świeci, tak? Bo to jest taka typowa droga mojego serca. I dokładnie tak dzisiaj nagrywam to sprawozdanie i dokładnie to jest wskazówka dla ciebie. Tak działaj każdego dnia. Czyli uwolnij się od wszystkiego, co musisz, inni tego od ciebie oczekują, bo tak trzeba, bo tak zawsze robiłam, bo tak zawsze robiłem, bo muszę komuś pomóc, bo mu współczuję, bo czuję jego cierpienie w sobie. Nie wolno ci czuć
cierpienia innych w sobie. To jest ich cierpienie, to jest ich karma, to jest ich życie, to są skutki ich myśli, słów i działań. Ty jesteś tutaj po to, żeby coś zmienić na ziemi, czyli żeby pomóc, żeby dać wskazówkę, żeby patrzeć na wszystko z góry, patrzeć z wyższej perspektywy, dać mądre rady z tej wyższej perspektywy. Bo jeżeli ty współczujesz, czujesz ten sam ból, który czuje inna istota, to w tym bólu dasz jej złą radę. Jeżeli ty jednak popatrzysz na to z wyższej perspektywy, to ty nie czujesz tego samego bólu, które ona czuje i przez to możesz dać jej mądrą radę, możesz jej pomóc, czy możesz ją uzdrowić. Dobrze, mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, to pytaj w komentarzach. Jestem również bardzo ciekawa, jak wyglądał twój 114 rytuał dla Matki Ziemi. Czy brałaś udział? Brałeś udział? Bardzo proszę, napisz komentarz poniżej. I co wydarzyło się później? Później zaczęła się taka mocna burza, że musiałam przejść pod dach, również na moim śnieżno-białym tarasie, ale pod dach. I wtedy zaczął mi jak gdyby przeszkadzać trochę mój kociak rudobiały, ale nie bardzo, tylko mruczał sobie, mruczał. I w tym momencie czułam, że właściwie nasze spotkanie dobiegło końca, bo jeszcze był ten moment, oczywiście godziny 22, bo zaczęłam znowu wcześniej, o godzinie 22 czułam Was bardzo intensywnie, konkretne osoby, niesamowicie intensywnie, szczególnie wojowników światła. Również to było takie piękne połączenie, świetliste połączenie, no ale później w tej ostatniej, jak gdyby w tym ostatnim etapie wyglądało to tak, że stałam, trzymałam dłonie na sercu i starałam się sama mieć tak wysoką wibrację, jak to tylko jest możliwe, czyli naprawdę być tym światłem. Nic innego, tylko być tym światłem. I jestem bardzo ciekawa, że te osoby z Was, które widzą więcej, jak odczuwałyście mnie w czasie naszego rytuału, jak mnie widzieliście w czasie tego rytuału, bo jestem ciekawa, czy również jako takie właśnie światło było to widoczne. I to trwało mniej więcej 14 minut, czyli znowu ta alchemia nasza. Typowe to takie utrzymywanie wysokiej wibracji i utrzymywanie tej wysokiej wibracji na ziemi. I teraz, jak mogę Ci to jeszcze powiedzieć tak w dwóch słowach, więc będzie tak, że ludzie, którzy koncentrują się na negatywnym, będą przeżywać coraz więcej tego negatywnego. To będziesz obserwować w kolejnym czasie i będzie się to bardzo szybko materializować w ich życiu. Ludzie, którzy się koncentrują na tym, co piękne i pozytywne, będą to właśnie piękne i pozytywne wzmacniać w swoim życiu i tego będzie coraz więcej. Czyli może nawet dojść do czegoś takiego, jak widzimy na przykład na Instagramie albo na Facebooku czy na TikToku, że jeżeli lajkujesz jakieś tam śmieszne filmiki, to będziesz widzieć coraz więcej śmiesznych filmików. Jeżeli zatrzymujesz się dłużej na jakimś negatywnym przesłaniu albo komentujesz negatywne przesłanie, to ta sztuczna inteligencja będzie Ci podsuwać coraz więcej takich smutnych treści. Jeżeli kogoś interesuje na przykład, nie wiem, wojna i tam czyta takie rzeczy, to będzie widział coraz więcej takich treści wokół i w swoim życiu. Jeżeli ktoś się koncentruje na braku, na biedzie, to będzie widzieć coraz więcej takich treści w swoim życiu i coraz więcej tej biedy będzie w jego życiu, jeżeli nic z tym nie zrobi. Nie aktywuje sobie tej świadomości. Czyli na tym poziomie tej szarej strefy, ja ją tak nazywam, czyli tego pomiędzy tym białym i pomiędzy tym czarnym, będzie bardzo, bardzo ciekawie teraz i będzie niesamowita selekcja, bardzo szybka selekcja poprzez tą szybką materializację. Ktoś, kto bardzo dużo zajmuje się negatywnym, spadnie w dół, zostanie ścięty, odejdzie, zostanie po prostu zabrany przez istoty mroku do podziemi, no i tak się niestety to skończy, jeżeli się w tym momencie nie ocknie. Czyli wszystkie te osoby, które się koncentrują na chorobach, na biedzie, na bólu, na cierpieniu, przeżywają to, denerwują się tym, one będą spadać w dół. I my jesteśmy tutaj po to, żeby im podać tą pomocną dłoń, ale nie pozwolić na to, żeby nas wciągnęły do swojego bagienka. Czyli podajemy tą pomocną dłoń tylko jeżeli jesteśmy w pełni siły, w pełni mocy,
czujemy się na siłach, aby tej osobie pomóc, z tego bagna ją wyciągnąć, ale też nie narażając siebie. Czyli najpierw trzeba się odpowiednio zabezpieczyć i potem z tej wyższej perspektywy patrzeć i z wyższej perspektywy pomagać. Nie współczuć, nie wchodzić w to samo bagno, żeby lepiej tę osobę zrozumieć, bo jak wejdziesz w bagno, to bagno cię wciągnie i już tej osoby na pewno nie pomożesz. A może być jeszcze tak, że ta osoba wciągnie cię do bagna, potem stanie na twoich barkach, sama z bagna wyskoczy, a ty utoniesz. To już jest taka druga część medalu. Dobrze, więc to było wszystko, co wydarzyło się na naszym 114 rytuale dla Matki Ziemi. Oczywiście sam koniec jest tak jak zwykle, czyli pożegnałam się z Wami, wysłałam Wam światełko, wysłałam również tą energię do Ziemi, wzmocniłam jak gdyby tą materializację tego dobrego i pięknego na Ziemi, ale muszę Ci powiedzieć, że po rytuale byłam troszeczkę zszokowana. Byłam zszokowana tym, co się wydarzyło i jaki ten sen tej nocy wcześniej był symboliczny i jakie zadania teraz są przed nami, szczególnie dla nas samych, jak musimy teraz jeszcze bardziej dbać o siebie niż wcześniej i mądrze decydować, mądrze działać, nie wchodząc w bagno innych. I wtedy tylko możemy im najbardziej pomóc. I jestem teraz bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ teraz będzie niesamowite przyspieszenie w tej materializacji, jak szybko ta szara strefa będzie topnieć, bo myślę, że i tak większa część będzie spadać w dół. No niestety takie są realia, że większość ludzi jednak tymi rzeczami się tam interesuje, jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. Ale duża część pójdzie również w górę, pójdzie do tej białej części. I potem, gdy całkowicie to szare stopnieje, czyli mamy piekło, niebo i czyściec, czyli stopnieje czyściec, to automatycznie jest to przejście do nowej ery. Więc dbajmy o to, aby dokonało się to jak najszybciej. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bucardi. No, jeszcze zapomniałam o czymś powiedzieć na sam koniec, że oczywiście po naszym rytuale dla Matki Ziemi odbył się rytuał świec intencyjnych i tutaj wszystkie zdjęcia, no nie wszystkie, ale takie kilka zdjęć, bo jakbym wstawiła wszystkie, to już by było zablokowany mój cały Instagram. Są na Instagramie, są w relacji na Instagramie i za chwileczkę będę wysyłać wyniki świec indywidualnie do każdej osoby, która brała udział w tym rytuale. Był bardzo piękny rytuał i muszę Ci powiedzieć, że było mnóstwo świec, przede wszystkim związanych ze szczęściem, związanych z mądrością, związanych ze zdrowiem. I jak zwykle, bardzo dużo ochrona i bardzo dużo oczyszczenie. Natomiast te inne, z innych dziedzin było ich mniej tym razem niż zwykle. Najwięcej świec było, które dotyczyły typowo szczęścia. Osiągnięcia szczęścia w tym. I najwięcej właśnie tych oczyszczających z tego złego. I to jest bardzo, bardzo dobra decyzja, bo teraz mamy tę szansę, żeby się uwolnić od wszystkich wampirów, od wszystkich negatywnych energii, od wszystkich takich podczepień jeszcze, bo gdy jest ten podział, to białe i czarne, które teraz się stworzą na Ziemi, czyli ten płyn z tego szarego się zminimalizował, to bardzo łatwo jest zamknąć te istoty czarne w takich czarnych kapsułkach i one wtedy można ją wyrwać takiego pasożyta, tak jakbyśmy kleszcza, wykręcamy kleszcza, prawda? I zamykamy go tam w jakiejś kapsułce albo go wyrzucamy, prawda? Ja nawet kleszczy nie zabijam, więc kleszcze wyrzucam. Niech sobie szukają innego jakiejś istoty, którą będą męczyć. Też chcą żyć, prawda? A wszystko tutaj na Ziemi ma swoje znaczenie w psychosomatyce i wszystko ma znaczenie w doświadczeniach, które mamy w naszej karmie i tak dalej. I to złe do tej pory pokazywało nam, nad czym musimy jeszcze popracować, czyli jest również potrzebne. Ale w tym momencie mamy ogromną szansę właśnie na takie oczyszczenie, wyrwanie kleszcza, wyrwanie tego wampira, zamknięcie go w czarnej kapsułce i uwolnienie się od tych energii, również od karmy. To jest nadal czas oczyszczania karmy, bo jeszcze wielu, wielu z nas ma tą karmę zabrudzoną. U mnie w sklepiku jest oczyszczanie karmy jako jedna świeca albo seria 7 świec. Ta seria 7 świec dotyczy 7 poziomów karmicznych. Jeżeli czujesz, że jesteś starą duszą, bardzo starą duszą, to możesz mieć więcej niż 7 inkarnacji i wtedy warto co jakiś czas jeszcze raz powtórzyć taki cykl tych 7 świec i wtedy ja wchodzę
w jeszcze starsze, w jeszcze głębsze inkarnacje, ale to sama czujesz, sam czujesz, ile mniej więcej tej inkarnacji masz za sobą. Dobrze, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukarti.